Najlepsza carbonara, jaką jadłam. Tyle w temacie. Ready? Prawie. Yo, jesteśmy już w Rzymie. Zapraszamy Was na rzymską ucztę. Będziemy dużo jeść i będziemy pokazywać mnóstwo dobrego jedzenia. No dobra, to chyba znaleźliśmy pierwsze miejsce dla siebie. Jeszcze się nie zdążyliśmy nawet rozpakować. Z walizkami idziemy jeść. Wygląda super. Coś tutaj postaramy sobie wybrać. Arancino ze szpinakiem, typowo sycylijskie. Thank you. Petarda. Super. Są ziemniaki i ser. W życiu bym nie pomyślała, że na pizzy to może być tak genialne. Ale mięciutkie ciasto. Proszę bardzo, tu widać, jakie ma dziury w środku. I w ogóle nie przypomina takiej tradycyjnej, albo nietradycyjnej pizzy, którą wszyscy znamy, dlatego że ciasto samo w sobie bardzo przypomina taki nasz dobry polski chlebek. Tylko że to jest włoskie. Karczochy i ricotta. No. Chcesz spróbować? Pewnie. Trzecia pizza z pomidorowym sosem, serem podobnym do mozzarelli. I to, co jest charakterystyczne dla tych pizz, to jest to, że one są już wcześniej przygotowane. I tutaj tak naprawdę są krojone tylko i podgrzewane, a mimo wszystko smakują naprawdę genialnie. Cena za te trzy porcje to 17 euro. Można tutaj zjeść naprawdę dużo różnych rzeczy. Serwują tutaj świeże pasty, pizzę w stylu rzymskim, w stylu neapolitańskim. Owoce morza, mięso wegetariańskie i co fajne, to jest to, że przy każdym stanowisku też ci dają różne rzeczy do spróbowania. No, super miejsce! Ta knajpa została nam polecona przez jakąś osobę z Instagrama, Rzymiankę, mieszkającą tutaj niedaleko. Zobaczyłem jej zdjęcie na hashtag foodroma, coś takiego. I mówię, nie no, musimy tutaj przyjść. I faktycznie okazało się, że ta knajpa została dopiero tutaj niedawno otworzona. Oryginalnie powstała w Neapolu, pierwsza jej wersja. No a teraz będziemy jej próbować tutaj. Podobno jest genialna, więc zobaczymy. Aha. I knajpa nazywa się Gino Sorbillo. Kwiaty, cukinii, nazywane ricotta. Ricotta w środku. Jest bardzo delikatny w smaku. Wiadomo, z zewnątrz chrupiące. Ta ricotta w ogóle nie jest stłumiona żadnymi przyprawami, to jest fajne.
avocado. Sì. Grazie. Już widzę, że ciasto jest bardzo cienkie i mięciutkie. Ja mam margheritę buffalo. Zjem. Ciasto opada, według jednej pani restauratorki tak nie powinno być. Super. Stoi. Nie opada. Ale mi się wydaje, że to będzie dobre. Bardzo dobra, ale brakuje mi trochę przypraw, szczerze mówiąc. Ale ciasto jest naprawdę... Nie no, czuć, że jest po prostu wypalana w prawdziwym piecu. Ja z kolei zamówiłem salamę. No i muszę powiedzieć, że jest ekstra, więc zaraz spróbuję, co tam Lenka ma, ale moja jest super. Tutaj jeszcze chcieliśmy wam pokazać, jak ona wygląda. O, widzicie, jakie ciasto, takie wręcz, można powiedzieć, trochę naleśnikowe. Zupełnie nie da się jej unieść tak do góry, jak widzicie. Zupełnie inna pizza niż u nas. No, dla mnie ekstra. Petarda. Uwaga, co tam się święci, kto tam coś je. Pizza Bartka zdecydowanie bardziej mi smakuje. Nie wiem, może po prostu chodzi o to mięso. Może potrzebuje. Ta jest mega. Kolejeczka, czyli taki włoski manekin do tego Sorbillo. Skończyliśmy obiad w Sorbillo. Jak było? Bartek jest zachwycony. Ja jestem średnio ukontentowana. Moja po prostu margherita w dalszym ciągu uważam, że była zbyt mdła. Natomiast później ci smakowało. Tak, po tym jak spróbowałam pizzy Bartka, która była o wiele lepsza, była bardziej wyrazista, więc najadłam się tej dobrej i dokończyłam według mnie. No okej, okay, ale bez szału ta moja była. Na pewno jest to miejsce warte odwiedzenia, jeżeli nigdy takiej pizzy nie jedliście. Na pewno jest warte spróbowania. To nie jest pierwszy raz, kiedy tego typu pizzę jemy, więc może stąd też te odczucia Lenki. Jeżeli będziecie w tej knajpie, w Sorbillo i spróbujecie innej pizzy, która będzie totalną petardą, to dajcie znać, bo może ja po prostu się mylę. A może ja się mylę? Dajcie znać. Cukrem, więc ma trochę lekko taki słodkawo-kwaśny posmak, jest to napój gazowany i to jest nasz drugi dzień w Rzymie, moja szósta butelka, więc to już chyba jest wystarczający powód do tego, żeby spróbować, bo naprawdę to jest mega, mega smaczne. Jesteśmy w kolejnej knajpie Osteria da Fortunata. Jest to miejscówka, którą poleciła nam rodowita Rzymianka, Włoszka, Barbara. Znaleźliśmy ją na Instagramie i zamówiliśmy dwa podobno najlepsze serwowane makarony. Jeden to z carbonara, a drugi amatricana. No i zobaczymy. Przyjechała moja amatricana. Czekaj, nie mam łyżki. Makaron jest robiony na miejscu i to naprawdę czuć.
Kurczę, i ten sos jest naprawdę genialny. To jest zwykły pomidorowy sos z cebulą, z serem pecorino i jest naprawdę mega. Tutaj są takie skwarki. To jest najlepsze z tego makaronu. I przyznaję ręce, że ten makaron jest genialny. Genialny. No taki pomidorowy sos. Bardzo dobre, natomiast moja carbonara, Lenka. Ja mam jakiegoś farta tutaj dzisiaj. W sensie i wczoraj, i dzisiaj. Petarda. Masz, spróbuj mojej carbonary. Zbliża się 12, to oznacza, że jedziemy na kolejne jedzenie i tym razem do Luciano. So our chef 4 years ago got Michelin star in another restaurant, and his best, his favorite, his famous dish was carbonara. Okay, so, and this is the one that we will and this is the try. One I suggest to you, and you should try because it's our best dish. And everyone, mostly of the people, came here to try Luciano's carbonara. Perfect. So you. At least one you should try. Najlepsza carbonara, jaką jadłam. Tyle w temacie. Idę jeść. No, ty schowałeś. Mam przepis na najlepszą carbonarę. Dostałam. Wyszliśmy od Luciano, jedliśmy tam dwa makarony, które były absolutnie w czołówce tych makaronów, które w ogóle kiedykolwiek jedliśmy. I co najlepsze, mam przepis na najlepszą ever carbonarę. A teraz bonus. Jeśli chcecie naprawdę znaleźć ustronne miejsce pośród tego całego rozgardiaszu rzymskiego i trochę odpocząć, to odwiedzcie Palazzo Venezia. Tymczasem wieczorną porą zmierzamy do czwartej już pizzerii i konkurencja jest naprawdę bardzo poważna, dlatego że Bonci mnie totalnie zachwyciło. Sorbillo uważam, że każdy powinien odwiedzić, kto będzie w Rzymie i takie pizzy nie jadł. Emma to jest typowo taka w rzymskim stylu na chrupiącym spodzie pizza. No i teraz mam nadzieję, że ta czwarta też da radę i zobaczymy, co to będzie. Nie chcę powiedzieć tego słowa do kamery. Będziemy szukać jedzenia dalej. To samo miejsce i dzień później są otwarci. Nie mogę się doczekać, bo pięknie tu pachnie. Widziałam, jak serwują te pizze innym gościom. Jestem gotowa. No, Lenka. Ta pizza na razie, jak dla mnie, wygląda najlepiej ze wszystkich, jakie dostałam. Te brzegi są tak wyrośnięte i mięciutkie. Jakie to jest. Jest tak delikatna, tak dobra. Możesz zobaczyć, jakie są pęcherze powietrza w środku. Nie no. Czekaj jeszcze nadzieję.
Zaraz zobaczymy. To jest klasyczna margarita. Cieniutka. Jak dla mnie ta pizza jest zupełnie inna od wszystkich, które do tej pory próbowaliśmy. Jest na tyle inna, ale tak dobra. Zastanawia mnie ten sos pomidorowy, bo on zupełnie inaczej smakuje. Fajnie czuć spaleniznę w tym cieście. Nie, no jest petarda. Naprawdę jest petarda. Ludzie, jakie to było dobre! Jeżeli będziesz w Rzymie na jeden dzień, czy na 7 dni, nieważne, to ta miejscówka jest absolutnie konieczna do odwiedzenia, bo pizza była tam po prostu genialna. Lenka, czy ty widzisz, jak temu kolesiowi na głowie stoi mewa? Zobacz. To. Tak, to jest mewa instagramerka. Teraz będzie kolejne miejsce, miejsce street foodowe z pastą. Zobaczymy, czy da się tam zjeść smacznie i tanio. Podobno ma być tanio. Zobaczymy, czy będzie smacznie. Bierzemy na wynos. Idziemy. Co, mamy pastę. Zapłaciliśmy za nią 7 eurasków. Wygląda ekstra. W takim takeawayowym opakowaniu. Lena. Kosmos. Amatriciana. Super. Właściwie nazywała się Alla Matriciana. Pewnie ze względu na prawa autorskie. Ale smakowo jest genialna, naprawdę. I gdzieś w którymś rogu posypałem sobie dwoma papryczkami. Jedną 7, a drugą 16, bo taka była najmocniejsza tylko tam. Naprawdę dałem się szybkę. Czuję jak mi serce szybciej bije. Przecież miło. Co? Przedziurawiłam spód. I mimo, że jest to makaron na wynos, jest naprawdę bardzo fajnie doprawiony, ugotowany al dente. Czuć, że jest własnej roboty. Mięsko jest chrupiące. Nie no, Bartek ma rację, no jest po prostu petarda. A tuż za rogiem jest podobny lokal, też serwujący pastę, pasta Imperiale. No i nie bylibyśmy nami, gdybyśmy się nie skusili na spróbowanie. Tym razem z pesto. Idea jest podobna, też sami robią makaron, sami robią sosy i wydają w pudełeczkach. Bardzo aromatyczne. Ale ja mam swojego faworyta. Tamto. Pasta szef. Być może to inny sos, mi też tamten bardziej smakuje. Natomiast ta jest, wydaje mi się, że nadal bardzo dobra. W szczególności, że za nią zapłaciliśmy 5 euro. Ale jest dobry, tak? Bardzo, bardzo dobry. Bardzo dobry. Tak naprawdę, żeby ta ocena była tak stuprocentowo rzetelna, to musielibyśmy po prostu tutaj wziąć taki sam makaron jak tam, czyli amatricanę. My wzięliśmy coś innego, więc po prostu smakuje inaczej.
Ale jakby oceniać tylko na podstawie tych dwóch past? No to poprzednia. Zdecydowanie, nie? Tak. Ponieważ jest to pierwszy tego typu film, dajcie znać, co wam się najbardziej podobało. Co powinniśmy zmienić. Dokładnie. I co więcej podkreślić następnym razem. No i jak to się odbierało? Wszystkie restauracje są też opisane na blogu przepisytradycyjne.pl. No i możesz nas też znaleźć na Instagramie. A w kolejnych filmikach zobaczysz, ile wydaliśmy w Rzymie, gdzie zjeść najlepsze lody w Rzymie, gdzie zjeść najlepsze śniadanie w Rzymie i gdzie zjeść oczywiście najlepszą pizzę w Rzymie.